Mateusz Przyborowski, dzień dobry. Dzisiaj gościem Olsztyńska TV jest Paweł Papke, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O siatkówce i o sporcie dzisiaj troszkę mniej może będziemy rozmawiać, a poruszymy temat walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Będziemy mówić o rozpoczętych, wykonanych i planowanych inwestycjach, czyli m.in. drodze krajowej nr 7, Via Baltica, drodze krajowej nr 51, obwodnicy Olsztyna, lotnisku. Na początek, panie Pawle, jako prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej dużo pan jeździ po kraju. Podróżuje pan samochodem częściej czy innymi środkami? A, zdarza się też pojechać pociągiem czy polecieć samolotem, no ale najczęściej rzeczywiście jest to transport drogowy, czyli samochód lub autokar. No właśnie, wiele się mówi o wykluczeniu komunikacyjnym naszego regionu. Czy z tą opinią się pan zgadza? Do końca się nie mogę zgodzić, jeżdżę wiele po Polsce, widzę w jaki sposób inne regiony się rozwijają i są w podobnym momencie tak jak my, czyli dużo rozpoczętych inwestycji drogowych, tak jak zresztą nasza siódemka, która nowe przetargi znowu zostały rozstrzygnięte i będzie w naszym województwie właściwie w całości skończona. Jestem pewien, że za 3 lata będziemy od Płońska, czyli właściwie od granic Warszawy do Gdańska pojedziemy już drogą ekspresową. No, czy też słynna obwodnica Olsztyna, której przetargi się też kończą i zaraz będzie budowana, czy też Via Baltica, czyli połączenie naszych wschodnich rubieży, naszego województwa Ełku, tego subregionu Gołda, Polecko, Ełk, bezpośrednio z Warszawą. Dużo się zmienia na lepsze. Oczywiście połączenia kolejowe. Ja mam przyjemność jeździć często pociągiem z Warszawy do Gdańska, do rodziny. No, jedziemy pendolino, prawda? Już całkowicie inna jazda, o wiele krótsza. Mamy przystanki również po drodze w naszym województwie. Pociągi się zatrzymują w Iławie, także można też w naszym regionie przesiąść do wygodnego pociągu. Mamy zmodernizowaną kolej do Szyman, do Szczytna, aby na lotnisko, które już za kilka miesięcy będzie otwarte, które również nas wyklucza z tak zwanego tego wykluczenia transportowego, bo lotnisko jest rzeczywiście taką bramą na świat. Jestem przekonany, że to lotnisko też się przyda przy naszym siatkarskim Grand Slamie, który wierzę w to głęboko, odbędzie się w przyszłym roku w Olsztynie. No właśnie, bo to wydarzenie, czyli Grand Slam, ściągnął do Olsztyna wielu gości. Takich imprez naszemu regionowi jest potrzeba jak najwięcej. Co trzeba zrobić, żeby przyciągnąć tych kibiców i nie tylko siatków kibiców? No przede wszystkim trzeba wola decydentów, także tutaj decyzję, jestem po wstępnych rozmowach z panem prezydentem Piotrem Grzymowiczem, z panem marszałkiem województwa Gustawem Markiem Rzezinem. Oni są jak najbardziej za tym turniejem. Oczywiście musimy usiąść do stołu, doprecyzować wszystkie szczegóły, ale ten turniej, który się u nas odbył, był wielkim oknem promocyjnym, nie ukrywajmy, promocyjnym naszego regionu, Olsztyna, tego jak się nasze województwo zmienia, jak się nasza stolica zmienia. Oczywiście był sukces również organizacyjny, no i też sportowy, bo nasze panie zdobyły brązowe medale najważniejszego turnieju siatkarskiego piłki plażowej na świecie. Także jestem dobrej myśli, cały czas rozmawiamy. Wola przede wszystkim decydentów tutaj regionalnych, oczywiście wola Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ale zapewniam, że taka wola jest. Mhm. Właśnie, to był ten wątek sportowy, o którym mówiłem, że on na pewno będzie. A o co jeszcze trzeba powalczyć, żeby poprawić sytuację komunikacyjną w regionie? Bo mamy tak, siódemkę, o której pan wspominał, Via Baltica. No, szesnastka. No przede wszystkim problem jakby połączenia ten z Olsztynka, czyli siódemka połączenia z obwodnicą Olsztyna, też również jest modernizowana droga i za dosłownie półtora roku już pojedziemy dwupasmówką. No ale czy oczywiście ten problem naszej szesnastki, czyli połączenia skomunikowania najważniejszych trzech miast, Elbląga, Olsztyna i Ełku. Jeśli chodzi o Elbląg, ta trasa Elbląg-Olsztyn, no to ona już będzie już niedługo uzupełniona i dwoma pasami spokojnie z jednego miasta do drugiego przejdziemy. Jeśli chodzi oczywiście o szesnastkę w stronę Ełku, w tej chwili jest decyzja, że z Borek Wielkich, czyli tam gdzie się ta szesnastka kończy, zmodernizowana, będzie dalej pociągnięta do obwodnicy Mrągowskiej. A dalej no, trzeba wysiłku nas wszystkich, czyli ludzi samorządu, parlamentarzystów, aby przekonywać cały czas w Warszawie, że ta droga jest tam niezbędna do tego, abyśmy mogli się rozwijać w ekonomiczny sposób gospodarczy, bo nie tylko chcemy być oczywiście tymi płucami Polski, tym województwem, gdzie dużo osób przyjeżdża, wypoczywa, spędza miłą chwilę, ale też
przekonujemy i cały czas walczymy o to w Warszawie, żeby tutaj, żeby Warszawa pamiętała, że tutaj ludzie żyją, chcą tutaj się osiedlać, chcą pracować, chcą godnie żyć. No i niech jeszcze Warszawa fajnie byłoby pamiętała o obwodnicy dla Olsztyn. No to tak jak wspomniałem, ta obwodnica już jest rozpisana, już jest część ta zachodnia obwodnicy, południowej obwodnicy już jest przetarg rozstrzygnięty, teraz zostaje ta wschodnia część. Myślę, że ona będzie budowana sukcesywnie, już za 2-3 lata tiry nie będą rozjeżdżały Olsztyna. Ta poprawa sytuacji komunikacyjnej i drogowej w regionie jest ważna też pod względem tym turystycznym, ponieważ no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że drugą Wielkopolską czy drugim Śląskiem nie będziemy. No, oczywiście jest aspekt ekonomiczny, przedsiębiorczości. U nas w województwie istnieją dwie strefy ekonomiczne, warmińsko-mazurska i suwalska strefa, gdzie ten, powiedzmy sobie, ta część Ełcka podlega. I to jest bardzo ważne. Oczywiście nie chcemy tutaj przemysłu ciężkiego, ale mamy duży potencjał w przemyśle drzewnym, w usługach, w dystrybucji. I to są dobre elementy, w których tutaj na tym niwie przedsiębiorczości, gospodarki możemy działać, ale turystyka. Turyści chcą bezpiecznie dojechać tam, gdzie chcą wypocząć, w komfortowych warunkach i po to są nam potrzebne dobre drogi, dobre koleje i lotnisko, bo też dużo turystów mamy z innych krajów, którzy przyjeżdżają, oglądają nasze piękne tereny, piękne lasy, jeziora, chcą bezpiecznie tutaj wypoczywać i bezpiecznie wrócić do swoich domów. Także ta szeroko rozumiana infrastruktura drogowa, kolejowa, lotniskowa jest nam niezbędna, abyśmy mogli cały czas się w aspekcie turystyki, rekreacji rozwijać. W przypadku obwodnicy i szesnastki była taka wspólna walka i mediów, i parlamentarzystów, i samorządowców i wydaje się, że to jest właściwe pole i właściwe działanie. Oczywiście, że tak. Tutaj współgranie wszystkich środowisk, o których Pan wspomniał, ale też taki nacisk medialny, to trzeba pokazywać cały czas, że my oczywiście się tym chlubimy, że jesteśmy jeziorami, Warmia, Mazury, plus Żuławy, wspaniały teren rekreacyjny, ale no, chcemy tutaj normalnie żyć, normalnie podróżować, nie chcemy, żeby nam tiry rozjeżdżały nasze miejscowości. Chcemy tu się osiedlać. Współgranie tych wszystkich grup społecznych decydujących o tym, jak życie publiczne wygląda, jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dzisiejszym gościem był Paweł Papke, poseł i prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.